Tradycyjnie na stadionie Ernesta Pola odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa. Spotkanie ważne, bo w sobotę trójkolorowi zmierzą się z Piastem Gliwice. Są emocje jak przed każdym meczem, myślę, że to jest lokalne derby, wiemy wszyscy o tym, ale mieliśmy tydzień temu też wielkie derby, to znaczy, że wiemy co znaczą naprawdę duże emocje, aktualnie tych emocji takich dużych nie ma, szczerze mówiąc, ale to też jest dobrze, bo na co dzień nie potrzebujemy takich mocnych emocji. Mi się wydaje, że wiemy wszyscy, że to jest lokalne derby, ważne derby też dla naszych kibiców, jeżeli chodzi o lokalność, ale też ważne dla nas, bo chodzi o 3 punkty, a te 3 punkty nam aktualnie się też dobrze przydadzą. A 3 punkty się przydadzą, by Górnik zaczął wspinaczkę w górę tabeli. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ten mecz. Mieliśmy teraz dobry remis, ale wiemy o tym, że mogliśmy więcej z tego zrobić, bo mieliśmy 30 minut przewaga, ale myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wiedziemy, że to jest derby. Niewielki derby, ale jest derby i o to chodzi, to w piłkarze jest, no, to są te najładniejsze mecze. Every match is important, but a derby. Każdy mecz jest ważny, ale derby to coś więcej i wiemy o tym. Mieliśmy duże wydarzenie z Ruchem, więc już to doświadczenie mieliśmy wcześniej, ale będziemy skupiać się na grze, bo chcemy zdobyć 3 punkty. Looking forward to the game and we want 3 points. Górnik Zabrze zmierzy się na Roosevelta 81 z Piastem Gliwice już jutro. Początek meczu o 20:00.